Wysłuchaliśmy wspomnień Idy Händel, z którą rozmawiała Anna Skulska. To był materiał archiwalny opracowany przez Monikę Zając. Jesteśmy w naszym zaimprowizowanym studiu programu Drugiego Polskiego Radia w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Magdalena Łoś. Witam ponownie. Andrzej Sułek. Dobry wieczór raz jeszcze. Jak ostatni. Państwo widzą i słyszą, uśmiechnięci, zadowoleni, więc bardzo wiele wrażeń wam przyniosła ta popołudniowa sesja. Tak sobie myślę o tym wszystkim. Natomiast winni jesteśmy Państwu jeszcze rozmowę, zanim porozmawiamy tutaj z Państwem, my rozmowę, a właściwie refleksję Chiny Maedy tuż po zakończeniu jej występu. Posłuchajmy. Jestem bardzo zdenerwowana, ale też zadowolona. Poszło mi tak sobie, ale mimo wszystko cieszę się z występu. Szczególnie bliska jest mi sonata Griga. Pierwszy raz zagrałam ją przed publicznością, jak miałam 12 lat. Z wielką przyjemnością wróciłam do niego. Szymanowski sprawił mi wiele trudności. Jego muzyka pobudza jednak moją wyobraźnię. Gdy gram mity, widzę te opowieści przed oczami. Może dlatego, że bardzo lubię czytać, zwłaszcza książki z gatunku fantasy. Monika Zając rozmawiała z bardzo uśmiechniętą Japonką, młodziutką, 20-letnią Chiną Maedą, która znowu była niezadowolona, jak słyszeliście. No to jak to jest? Bo myśmy byli bardzo chyba zadowoleni. No i z jej nic występu. Nie powiedziała Fantazji Carmen, którą sama wybrała na finał, na pożegnanie się tutaj z publicznością. Ale bardzo mi. Dlaczego pożegnanie? Na pożegnanie w tej części przesłuchań. W tej tak? części etapu. No, przeszło od razu do Mozarta, to wiemy. Tak. Znaczy, ona zagrała Fantazję w środku programu. Ach, Fantazja była w środku. Ona w środku, tak, to, tak, to było też tak, dość znaczące. Dlatego nie mogłam sobie tego tak, ułożyć. Tak. Tak, proszę Państwa, bo mamy rzeczywiście już natłok wrażeń i takie detale jak kolejność, to naprawdę już może umknąć. Zwłaszcza, że... Było to półtorej godziny. Na finał była tak, sonata Griga. To się te punkty programu się powtarzały. Ale to, co powiedziała o sonacie Griga, że grają od dziecka właściwie, to wiele mówi, wiele tłumaczy. Także ten wybór, no ja się nie dziwię, jakbym grał taką sonatę konkursową i dojrzewał z tą sonatą, to na pewno byłaby to jakaś propozycja bardzo wysoka na liście preferencji. I powtórzę to, co mówiłem. Uważam, że to było naprawdę bardzo dobre wykonanie tej sonaty. Bardzo dobre wykonanie, wykorzystujące możliwości tego repertuaru, pokazujące jej ten taki naturalny dar muzykowania, wdzięk, dbałość o detal. Chętnie zmieniała te różne nastroje, różnicowała dźwięk, tak. Też operowała rubatem. Pewną ciszą też pauzy była w i tym, oddech, zaduma i refleksja, tak, pytania i odpowiedzi. Naturalne oddychanie, tak. Co w wypadku instrumentu, gdzie oddechem jest smyczek i można się naprawdę łatwo udusić, to nie jest śpiew i trzeba się do tego śpiewu odwoływać, absolutnie nie miało miejsca. Poza tym ja jej naprawdę wierzę w tych 48 sekundach rozmowy. Powiedziała, że no, cieszyła się graniem. Dla niej chyba to rzeczywiście jest wielka radość spotkać się z publicznością. Ona wychodzi, zamyka oczy i bardzo ekspresyjnie też na tej estradzie w Poznaniu przekazuje muzykę nie tylko dźwiękiem, ale też mową ciała, co w tym wypadku jest spójne. Andrzej? To, co na pewno zadziałało in plus w przypadku sonaty Griga, to także było bardzo mocną stroną właśnie przy ostatniej części mitów, czyli Driady i Pan. To było też umiejętność operowania czasem, ciszą, frazowanie, oddychanie. No, taka muzykalność na poziomie... A jaki tam był, nie wiem czy usłyszałeś, jaki przeskok agogiczny był między tymi pierwszymi frazami, a początkiem, a potem tym epizodem, no kiedy grali flażolety, prawda? Tak, napisałam sobie właśnie, jak poetycka też była ta część później. Znakomita. Znakomita. I później też mam tutaj w notatkach, że opowiada historię. To ja nie słyszałem Chiny Maedy w pierwszym etapie. Ja słyszałem, ja była bardzo dobra. Tak. I zwróciłam uwagę na to, że potrafi mówić też właśnie w różnych estetykach, czuje się bardzo swobodnie. Tak. Mi też potrafiła, że
To udowodniła dzisiaj również. Oczywiście ten Huboj, o którym rozmawialiśmy, ona na pewno wróci kiedyś do tego utworu i jak będzie miała większą dozę możliwości, a właściwie zrozumienia tego, co trzeba, co można zrobić z tempem, z rubatem i tak dalej, to będzie absolutnie inne. Kilka zdań na temat tej fantazji Carmen, bo ona dwa razy dzisiaj się pojawiła w programach. To prawda, tylko popołudnia. Tak. I pewna analogia z tymi koncertowymi, wirtuozowskimi utworami Wieniawskiego przychodzi na myśl. Tak, no to też parafrazy, prawda? Dlatego mi się kojarzy z końcem recitalu. I to nie jest, znaczy ja nie mam absolutnie zastrzeżeń do tego, że ten repertuar pojawił się w programie konkursu, bo też trzeba mieć szczególny rodzaj predyspozycji i talentu wiolinistycznego, żeby to dobrze zagrać. Natomiast to dobrze oznacza zupełnie co innego w przypadku Huboja i jego fantazji, czy też Wieniawskiego i jego fajerwerków, a zupełnie co innego w przypadku sonaty Griga, Brahmsa, nie mówiąc już o Bachu. To jest zupełnie inny rodzaj talentu. I tu też nie chodzi o taką czystą wirtuozerię, chociaż ona jest właśnie niezbędna. Czy bez wirtuozerii podbudowanej wyobraźnią i taką spontanicznością reagowania na to, co się dzieje w muzyce, tak naprawdę nie ma po co sięgać po ten utwór. I muszę powiedzieć, że tutaj Japonka mnie troszkę rozczarowała. Tam były takie ale momenty, że się uśmiechnąłem, że ona ma 20 lat, że była kołysanka Toreadora. Tak. Troszkę tak. No, ale to było i tak o niebo lepsze. Niż ta poprzednia próba zmierzenia się. W ogóle myślę, że ona była tym jasnym punktem tego popołudnia. Zdecydowanie dostarczyła nam wiele radości i ja z radością również, taką naprawdę satysfakcją, potwierdziłam te moje odczucia z pierwszego etapu. Ty i Andrzeju nie słyszałeś, jak powiedziałeś, a ja pamiętam, że również także w kontekście konkursowym była czymś takim wnoszącym, no, czymś bardzo pozytywnym danego dnia. Żeby to podsumować, teraz posłuchamy fragmentu, przypomnimy Państwu, jeśli Państwo słuchali, jej ulubionej sonaty, drugiej sonaty G-dur, opus 13 Edwarda Griega. To będzie właśnie ogniwo drugie tego utworu. Przypomnę Państwu, ono jest oznaczone Allegretto Tranquillo.
No to właśnie był fragment drugiej części, drugiej sonaty G-dur opus 13 Edwarda Grieg'a. Hina Maeda grała, a przy fortepianie towarzyszył jej Grzegorz Skrabiński. No to słuchajcie, ten ostatni skrzypek, który dzisiaj zamykał tę stawkę konkursową, Ilias Dawid Moncado, startujący z numerem 16, 22 lata skończy 4 listopada, także z Grzegorzem Skrabińskim. On występował. Giambattista Rogeri, około 1700 roku, datowane skrzypce, na których gra. To jest niesamowite, że właściwie tu nie ma w tym roku złych instrumentów. Jakieś tam są gorsze. Z małymi wyjątkami, ale rzeczywiście przecież zdarzały się instrumenty współczesne, wiele instrumentów fabrycznych. Ale niesamowite, jak ten poziom samych instrumentów, tej galerii, brzmienie, jakie mamy tu, kolekcja instrumentów, to w ogóle mam wrażenie piętro wyżej w stosunku do tego, co nawet było podczas ostatniego konkursu 6 lat temu. To te dźwięki, które do Państwa docierają, może to będzie fragment próby takiego soundchecku, który przysługuje wszystkim skrzypkom właśnie w drugim etapie. I to właśnie te próby się odbywają późnym wieczorem. To tak gwoli informacji. Jak odebraliście występ Eliasa Dawida Moncado? Zaczynał od drugiej sonaty A-dur opus 100 Johannesa Brahmsa. Andrzej, to Twoje ulubione sonaty. Narcyz potem z mitów i introdukcja i rondo capricciosa A-dur opus 28 Camilla Saint-Saensa. Po raz pierwszy słuchaliśmy tego utworu. Znaczy to, co usłyszeliśmy w drugim etapie, właściwie niewiele więcej wniosło do mojej wiedzy o tym skrzypku, której nabyłem w pierwszym etapie. On jakoś, znaczy jego gra nie zalecała się jakąś taką szczególną finezją. Powiedziałbym nawet, że takie wyciszenie. Proste, takie, no tak, wyciszenie. Dobre opanowanie w ogóle, oczywiście dobre panowanie nad instrumentem, takie dobre opanowanie estradowe. Tak, taka tego pewność, nie że można wszystko odmówić. Mu wyjdzie. Tak, wiadomo, że jeżeli on wyjdzie, to zagra. Tak. I to... I że zagra to, co sobie zaplanował, że tam właściwie no nie ma jakiejś może... nie wiem, ekspresji pod wpływem tego, co się wydarzy na sali, bo on taki był rzeczywiście skupiony, zamknięty. Wyizolowany trochę od tej atmosfery, co może być też cechą konkursowego tak jakiegoś nastrojenia. Tak, to prawda. Zdystansowanie. Grzegorz Skrabiński bardzo pięknie tam na początku w pierwszej części sonaty Johannesa Brahmsa grał, towarzyszył mu, właściwie budował ten nastrój, potrafił mu podpowiadać jakby temperaturę tych fraz. Bardzo no mi się ja tam podobało. Na tym polega zdecydowanie. Tak. Część jego recitalu zaczęło się, można powiedzieć, w związku bardzo z tym... Bardzo obiecująco. Muszę przyznać, że też miałam wrażenia takie mieszane po pierwszym etapie. I skoro znalazł się w drugim, bez moich sprzeciwów w tym wypadku akurat, pomyślałam sobie znowu, czysta konto, dobrze się zaczyna. Otwieram się na jego propozycję, no a potem było niestety gorzej. Potem było gorzej. No gorzej było już w drugiej części Brahmsa. No właśnie. No, znaczy ja choćby sobie tam, też kiedy weszło tutaj... Vivace, to już było takie niepokojące. Bo to Vivace właściwie niewiele wniosło. To jest taki kontrast, tam powinna być zupełna zmiana barw, koloru, światła, wszystkiego. No to tak weszło trochę niepostrzeżenie. Niepostrzeżenie i mdło. Właśnie. Jakoś siadło to napięcie, zbudowanie tej formy właśnie uderzyło mnie w sonacie, że część trzecia niewiele różniła się od drugiej w tej temperaturze emocjonalnej, a tutaj powinien być kontrast. Zaczęło, jakiś. Mówiąc kolokwialnie, rozłazić. Tak. Tak, ale jeszcze w tej drugiej nie było rzeźbienia w ogóle samą jakością dźwięku, ekspresją dźwięku, tych motywów, które powinny żyć, pulsować, mieć kształt przestrzenny. Nie było tego. Ale wiecie, no znowu to jest trochę tak, że w tej akurat sonacie drugiej Brahmsa ta pierwsza część jest najbardziej oczywista. Mhm. Im dalej może w las, dlatego, im tak dalej w las, tym więcej drzew. Tutaj druga i trzecia część są coraz bardziej właśnie, no mówiąc też skrótowo, niejednoznaczne, coraz więcej wymagają refleksji, namysłu. No, ale wiesz, Brahms wiedział, co komponuje i o co mu chodzi, prawda? Tak. I jak to ma się budować. No to cały plan jest tej formy. No dobrze, ale na pewno nie jest takim utworem z tej kategorii wyzwań. Utwór, którym zakończył swój występ, czyli Rondo Capriccioso. I to było już dla mnie rozczarowanie
na pożegnanie, tak bym powiedziała. Oczywiście tylko dzisiaj się żegnamy, bo będziemy słyszeć się w Mozarcie. Mozarta, tak. Myślę o introdukcji Rondo Capriccioso. No dobrze, to które... w takim razie powiedzcie. To znaczy przy frazach introdukcji to właściwie można byłoby wyznaczać kąty proste. A tu spodziewalibyśmy się, że zapomnimy, że istnieje coś takiego jak kreska taktowa. W ogóle to dla mnie jest rzecz niemalże wywodząca się z improwizacji. Ktoś staje i gra i ma grać według uczucia, prawda? Zgoda. A nie według tego, co jest zapisane. Tam nie powinno być żadnych kresek. Zgoda. To w takim razie teraz... Jeszcze tylko słowo, taktyka... bo warto powiedzieć, że po raz pierwszy Narcyz zabrzmiał podczas konkursu, czyli druga część cyklu Mity Karola Szymanowskiego. I niestety to był też rozczarowujący pod względem oczywiście wyrazowym, stylistycznym punkt programu. Tak, tak. A mogłoby to być zupełnie inaczej. Dajcie mi zadać pytanie, bo chciałem was zapytać właśnie o tę taktykę konkursową. W takim razie zaczynamy od tego, co najlepsze, a na koniec ukrywamy to, co nam troszkę mniej może wyjść. Czy powinno być odwrotnie i on inaczej powinien był ułożyć występ w programie? Przecież mógł sonatę zagrać na finał. Ale to nie chodzi o to, jak ułożyć. Przepraszam, Andrzej, już wejdę w słowo. Chodzi mi o sam fakt, o wybór tego repertuaru. I to już któryś raz chyba powtórzę, że jeżeli się wybiera utwór, w ogóle, przecież wszystko jedno, w którym miejscu by się pojawiło tak zagrane Rondo Capriccioso. Czy olśniłoby cię bardziej, gdyby było drugie? Nie, znaczy ja uważam, jak gdybym umiał grać na skrzypcach bardzo dobrze. To się może jeszcze zdarzyć. Nie miałbym, nie sądzę, i nie miałbym żadnych problemów natury technicznej czy jakichś problemów z repertuarem, który muszę zagrać, to najpierw bym zagrał utwór w rodzaju uwertury, potem umieścił wielką formę, a na końcu ten umowny bis przy takim układzie, jaki mamy tutaj w drugim etapie. Czyli zacząłbym od Szymanowskiego, potem postawił sonatę, a skończył sensansem, jako takim wirtuozowskim utworem. No natomiast dobrze. Natomiast to jest taka reguła, powiedziałbym, układania programu. Reguła. W każdym razie tak bym to sobie wyobrażał. Natomiast taktyka konkursowa rozmaicie podpowiada. No właśnie, albo żeby schować coś, co mi nie wychodzi na początek, żeby zostawić dobre wrażenie, albo żeby zacząć czymś wygodnym, żeby się nie spalić na jakimś utworze, który sprawia trudność, mogę się na nim wyłożyć, pośliznąć. Różnie. Myślę, że to są bardzo różne taktyki układania takiego występu. Co mówiłeś, że na początku Narcyz? Na początku Narcyz. Tak. Potem Brahmsa, na koniec Rondo Capriccioso. Potem sonata generalnie. Nie mieliście wrażenia, że tak przydałoby się tak troszkę więcej samouwielbienia w tym Narcyzie, bo troszkę zachwytu to właśnie tak zbladło. No, zachwytu nad sobą, tak, rzeczywiście. Zachwytu, takiego zmysłowego bym powiedziała, takiego zmysłowego zachwytu nad tym, co się tam widzi, spoglądając. Blaski. Może, słuchajcie, posłuchajmy fragmentu tego utworu, który najlepiej wyszedł i tej części utworu, który najlepiej wyszedł. Możemy jeszcze posłuchać chyba, co miał do powiedzenia skrzypek, bo zdaje się, że koledzy przygotowali... A jeśli to dobrze. Mnie szwankują słuchawki i dlatego nie mam trochę świadomości. Kiedy zamierza pan wsiąść do samolotu w roli pilota? Słyszałem, że poza muzyką to właśnie lotnictwo zajmuje pana najbardziej. To prawda. Niestety, odkąd jestem bardzo zajęty przez studia i oczywiście konkurs, muszę zadowolić się modelami samolotów. To moja druga pasja, więc pracuję nad swoimi umiejętnościami w zakresie ich składania. Nigdy nie marzyłem o tym, żeby zostać zawodowym pilotem, ale jednym z moich celów na przyszłość jest właśnie nauczyć się pilotować samoloty. Więc może usłyszymy kiedyś, jak wykonuje pan kwartet helikopterowy Stockhausena? Czemu nie? Wydaje mi się, że jestem otwarty na różne pomysły, więc nigdy nie mam nic przeciwko temu, żeby poznawać i przyswajać sobie nowe utwory. Karol Furtak rozmawiał z Eliasem Dawidem Moncado. Ja wprawdzie słyszałem ostatnie zdania jego wypowiedzi, więc nie bardzo mogę się do nich ustosunkować. Ale jest fanatykiem lotnictwa, słuchaj, i samolotów, i to rzuca zupełnie nowe światło na jego emploi. Przyszłość? Być może i przyszłość. Dobrze, to pora nam się żegnać, tak, dzisiaj już.
spotkamy się z Państwem jutro, więc długo nie będą Państwo narzekali na brak kontaktu z nami. Reżyseria dźwięku Julita Emanuilow i Michał Bereza. Nad transmisją pracowali Janusz Graczyk, Maciej Mucha i Adrian Zaręba. No a tutaj nad naszym studiem czuwał Krzysztof Dziuba. Monika Zając i Karol Furtak dzisiaj nagrywali rozmowy właśnie w tej popołudniowej sesji z bohaterami całego konkursu, czyli z młodymi artystami, skrzypkami. No i nam się wypada żegnać już. Zaraz zapowiemy muzykę na pożegnanie. Do usłyszenia jutro, Magdalena Łoś. Ja także się z Państwem żegnam, Andrzej Sułek. Ja też mówię do usłyszenia, do jutra Marcin Majchrowski, a żegnamy się fragmentem sonaty Johannesa Brahmsa w wykonaniu Eliasa Dawida Moncado i Grzegorza Skrobińskiego.